Siegfried, widzisz, jak twój przerażony towarzysz, który cię tutaj zaprowadził, wszedł na pokład i ledwo uniknął spotkania z tą maską, która wynurzyła się. Teraz nie ma po niej śladu, zniknęła. No mimo to, wiesz co, opatrznie tam patrzę, skuszą mi Jeżeli wycelowaną stoisz... w tą rzekę. Dobra, no to po kolei, tak jak było wcześniej. Poliwus? Okej, to w razie czego, jakby miało się przypadkiem te worki tlić, to ja je wyniosę na górę, te, które się paliły. Okej, czyli wynosisz wszystkie worki, które się tam zajęły, tak? Mhm. No to będą trzy worki, które stoją na sobie. Chcesz stwierdzić, co tam jest, czy... Mhm. Okej. W pierwszym worze udało ci się wymazać linę. Taki długi zwój liny. Okej. Pozostałych dwóch jakieś ziarno. Spoczko. Więc kiedy elf wynosi sobie worki na górę, co robi nasz łowca nagród? Nie mam pojęcia, zaraz coś... Pomóż mi, będzie szybciej. Pomóż mi, będzie szybciej. No to pomagam no to... ci. Dobra, czyli we dwóch wynosicie wory. Kwadrat? Ja rozglądam się, patrzę, że tam ta maska... W ogóle tak, ja jestem na dziobie, nie? Tak. Widzę tą maskę, która uderza o pokład i próbuję go wciągnąć. Ona była z tyłu. Mhm. Więc rozglądam się. Nic nie widzisz. Jedynie poczułeś walnięcie. Mhm. Czy widzę kogoś poza sobą na pokładzie? Pusto. Widzisz jedynie elfa i łowcę nagród wynoszących worki. A Winter jest z tym, u kapitana. Nie, Winter jest na górze z tyłu. Tam i celuje. Więc krzyczę do nich, żeby znaleźli narzędzia i odczepimy to. Ten wspaniały pomnik i wyrzucimy to do wody. Po czym najwyższy czas się chyba zbierać z tym statkiem do portu. To podnieś kotwicę! Poliwus, mam jeszcze pytanie co do tego... Po czym zaczynam szukać narzędzi. ...Titanika. Mogę zadać? Domów? Tylko nie wiem, czy Poliwus będzie stał na odpowiedź? Oj, nie, sorry, pomyślałem. Ta trzecia ręka to skąd wyrasta? Z prawego boku. Dobra, więc Poliwus tobie i Elnasarowi dały się już zanieść wszystkie worki. Okej. Co teraz? To ja się udam na tył statku. No jesteś na tyle. Może coś z tą kotwicą. No tak właśnie chciałbym podnieść tą kotwicę, skoro już się udam na tył statku. Czyli będziesz się siłował z tą korbą, która podnosi kotwicę, tak? No tak, ale mam nadzieję, że nie sam. No samemu zajmie ci to około 10 minut może. Ja mówię, że mam nadzieję, że nie sam i że ktoś mi pomoże. Czyli Elnasar ci pomaga, 5 minut wam to zajmie. Co robi Kwadrat i Winter? Ja mówiłem, że ja wcześniej szukam narzędzi, znalazłem. A, ty szukasz to... narzędzi. Zobaczymy. Skoro ich przybili, to na pokładzie, bo trzeba to jakoś obwiesić. Na pokładzie żadne się nie walają. Krzyczę do Siegfrieda, że trzeba się pozbyć tego wynaturzenia z dziobu statku. I czy mógłby mi z tym pomóc, zamiast celować barierkę. Są tam. Przybici do czego? Do masztu czy co? Przy ciałach leży topór, weź go! Nie, to jest jakiś ten... jak to się nazywa? Słup, po prostu to jakieś słupa. To ja się drżę, przy ciałach leży topór. Jak zwykły trup, słup. I zwykłe trupy. No w sumie niezwykłe. Tam wolasz się przecież topór, weź go zetnij. No dobra, biegnę po topór, idę ścinać ten słup. Dobra, ścinasz słup. Udało ci się. No więc próbuję go przerzucić z ciałami do... Jedno było przybite do słupa, więc wywróciło się na pewno z nim, nie wiem czy z drugim. Oba były przybite. Rękoma do siebie i ciałem do słupa po prostu. Więc runęły razem na pokład. Próbuję to przeciągnąć do burty i po prostu przerzucić przez...
Co pod pokładem? Nie no, między belkami pewnie poleci. Czekaj, nie naraz. Nie przerzucaj, może dostaniemy za to kasy więcej. Jeżeli chcesz pływać z abominacją na statku, to pływaj to sam, facet, ja to przerzucam. Możesz, to facet, tak. To możesz wyrzucić. Juan ma rację. A lepiej, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Ja to mimo wszystko, pomimo protestów łowcy nagród, po prostu wyrzucam mając to. No i wypadły za burtę. Bo wiesz, łowca nagród ma aspirację na łowcę czarownic, dlatego. Może, z nim. Jego aspiracje w tej chwili mało mnie obchodzą, chcę się pozbyć trzyrękiego stwora z pokładu. Dobra, ale co chce nam powiedzieć Siegfried? Chłanie, jak tam dolny pokład? Nie wiem, nie byłem. Pytaj elfa i... Pytaj elfa i łowcę... Nagród, którzy wybiegli stamtąd i nagle zaczęli podnosić kotwicę. Leży parę skrzyni, jakaś kobieta łańcuchami przyczepiona. Nie uwolnili się jej? Niech siedzi na razie. Piracie, pomóż nam. Do tego, co wszedł na pokład, ja się drę, żeby pomógł nam wciągać kotwicę. Dobra. Tam no i ty, człowieku. Oni tam dalej kręcą tym, tak? No oni jeszcze wciągnęli. A dalej, co z Siegfriedem tam na dole? Widzisz to no samo, co... No, widzisz kilka beczek, nie wiesz co w środku jest, jesteś pewien, że z jednej wysypuje się trochę prochu i coś obok wygląda jakby niedawno się paliło, nawet jeszcze ciepłe. No i oczywiście kilka worków. Żaru nie ma raczej. Żaru nie. Dobrze, dobrze. Nie, zlega się wszystko. Jak ona ten... Widzę tą kobietę, czy... Widzisz szukam... zaraz i wiesz, że jest naga. Ona jest co, uwięziona, przypięta, przywiązana? Przykuta łańcuchami do ściany. Jestem w stanie... Na klucz one są? Tak, na klucz. Może spytaj się, kim jest, albo coś ten gust. Albo... Pokazuję na ten... Na te okowy. Mówię tam powoli, klucz, klucz. Tak, palcem wskazuję. Ona jest przerażona, jak tylko ujrzała, że mężczyzna się do niej zbliża. I próbuje się bardziej wcisnąć w kąt. Wiesz co, zdejmuję skórzaną kurtkę i nie wiem, daję jej... Okej, zarzucasz na nią, tak? Coś. No. Żeby nie widziała, jak ją gwałcisz. Tak. No wzięła to od ciebie i się tylko patrzy, ale nic nie mówi. Prawdopodobnie rozumie, co mówisz. Ale nie wygląda ci na obywatelkę Imperium. Niewolnica! Gdzie jest klucz? No gapi się na ciebie. A szukam jakoś po ciemku, czy na jakimś haku jest zawieszony, czy coś. Widzisz tylko skrzynie, worki, beczki. No to nic, idę na górę do kapitana, przeszukać go. Siegfried, umiesz pływać tam Y-bomb. Odblokuj ster. U kapitana, tam tak? Wychodzę. No przeszukujesz kapitana, jednak nic przy nim nie znalazłeś, więcej wartego uwagi. Ty, kolego, ja tam mówię do tego typa, co nas tu podrzucił łódką. Ej. No. Wiesz jak podnieść kotwicę? No wiem, ale oni już podnieśli, widzę. No ja kiedyś tam sterowałem takim dużym, nie? To pokierujesz. No mogę spróbować. Okej, widzisz, że on się wziął za odwiązywanie steru? Przywiąż swoją łódkę do dużej. A ja staram się przeszukiwać okręt w poszukiwaniu klucza. Dobra, trochę ci to zajmie. Co robi wiem. Nasz elf? Elf i... no, elf. My już tak, wciągliśmy kotwicę. Dobra, to ja bym wlazł na bociane gniazdo i stoję z łukiem i wypatruję wodę. Okay, czy coś się nie zbliża? Drapałeś się po rynach i stoisz na gnieździe. Elnasser? Pomagam szukać klucza, bo nie mam innych pomysłów. Okej, też szukasz klucza. Ja widząc, że się pałętają jak debile po pokładzie, krzyczę, żeby mi pomogli przywiązać więźniów do głównego masztu, zanim się rozbiegną, bo coś się z nimi stanie.
Oni nie chyba nie za bardzo się... Wiesz co, oni już są spętani przeze mnie. To wcale nie znaczy, że muszą się walać po pokładzie, nie? I z niego spaść. Jest koło 20. I jeden zaczyna jęczeć z tych ogłoszonych. Więc tak jak mówię, proponuję ich przywiązać do maszyny. Ktoś gdzieś słabo mu przywalił na widoczny, bo zaczyna odzyskiwać świadomość. Ogłuszcie go jeszcze raz. Ważniejsi są żywi, a dla tych to pal albo szubienica. Nadal szukam tego klucza. Dobra, czyli tylko ja ich przywiązuję. Zaczynając od tego, który się zaczyna kręcić. Okej. Okay. Więc związujesz go. Korzystasz z liny, którą znalazł elf? Znaczy, tam cały worek, nie? Staram się przywiązać do tego masztu. Okej, okay. Zajmuje ci to trochę. Więc kiedy wszyscy jesteście zajęci w poszukiwaniu klucza lub przywiązywaniu kogoś, albo gapieniu się jak idiota z bocinie gniazda na wodę, kapitan ocknął się i zaczyna się rozglądać w tej wewte. On też był przywiązany. Był związany. Wiem. Wiem, ale to nie przeszkadza mu w rozglądaniu się. Zakryjcie mu oczy. Weź przywiąż wszystkich, jak już przywiązujesz się jednego. Wszystkich ten, również kapitana bierze we wszystkich. No ale dopiero pierwsze ciało złapałeś, nie? No okej. Okay. No dobrze, on sobie patrzy. Ej, tak, kapitan się rusza! Ja to pewnie widzę, co? Tak, widzisz. Kapitan się rusza. To rusz swoją dupę z góry i przywiąż go z resztą. Nie na dół. Nie, ja wymierzam w niego łuk. Tak, związanego jak baleron kapitana wymierzasz łuk. Dobra, on chyba raczej nie... Może przerwać to coś. Tą linę. Linę, człowiek, przerwać. Hakiem. Czy pytanie, jak go znaleźliście? Jak baleron, czy ręce po prostu i nogi? Jak baleron. Jak baleron. No, jak baleron. Najlepiej. Dobra, jak baleron. Więc rękę mam unieruchomioną. Hakiem to się jedynie może po nodze podrapać, bo tak jest przywiązany. Może. Kurde, to i tak dużo. Może sobie przebić tętnicę nogową. Czekaj, Boże, tętnicę jaka jest? Udową? Udową, o właśnie. Boże, nogową, to ja powiedziałem. Pani z biologii mnie zrobi. Taka nogowa tętnica to poważna sprawa. Dobra, ale no... On już ruszył tym statkiem, płyniemy do brzegu. Czy coś. A kapitan coś robi oprócz rozglądania się? Kapitan się rozgląda i bluzga na wszystko dookoła. Począwszy od waszych matek, kończąc na alkoholu. Mhm. A jest taki trzeźwy, pijany czy kac? Jakie określenia, trzeźwy, pijany czy kac? Nie ma tak jak opis bohatera. No. Nie jesteś w stanie z tego stwierdzić, ale widzicie, że wasz marynarz ma problem. Jaki? Znaczy? Nawołuję was, panowie, opuśćcie żagle! No to opuszczamy. Nie, dlaczego? Masz kłębkę lin i musisz odwiązać jedną. Inna możesz zrzucić pozostałe maszty. Ja się za to nie zabieram. Pytamy go, jak to zrobić. No ten jeden, co mówił, że był żołnierzem, powinien wiedzieć. Podobno pływał. Ja nie wiem, gdzie szukam tego klucza. Bo nadal jestem tym zajęty. No na pokładzie jesteś. Mhm. I słyszałeś, co powiedział. Nie znalazłem. Niestety. No to biorę się za to. Pomaszczę. Znajdźcie ten klucz. Ja tutaj się zajmę. Okej, okay, tobie to chwilę zajmie. Co robi Polibus? Gapi się dalej? No, Dolwen, idź szukaj klucza. Nie, ja mogę pomóc związywać ludzi. Chyba, że on już to wykonał. Ja idę pogadać z kapitanem. No i mu został tylko kapitan do związania. Więc łowca nagrodzi do kapitana, tak?
No jesteś przy nim. To ja też zajdę tam. Kapitan na razie cię tak... Noż dość zokret. Pedale, rozwiąż mnie, albo ci przypierdolę tak moim hakiem, że rodzona matka cię nie pozna. Wykastruję cię i zrobię z ciebie elfa. Odkręcam mu hak. Ne. Odkręciłeś hak, ale pytanie, tylko hak, czy całą tę część z drewnem? I całą drewnianą nogę też. Nie ma drewnianej nogi. Ej. Nie przejmuj się. To zaraz będzie miał. Słyszysz zegarek. Słyszysz zegarek, który cyka. Gdzie? Nigdzie, żartuję. Odkręciłeś mu hak, tak? Cały czy tak. Z drewnianym syfem? Cały. Okej, czyli z tym drewnianym syfem tak czy siak, bo to było akurat z tym drewnianym. Cały czy z drewnianym syfem? Nieważne. Kiedy odkręciłeś, usłyszałeś, że w tym haku coś brzęczy w środku. Najwidoczniej ta drewniana część jest pusta. Jak brzęczy? No brzęczy. Nie ma tam złote korony. Może ukryty klucz, a może tak, złote korony, a może narkotyki, a może broń, która wybuchnie, kto wie. To próbuję jakoś to... Granat. To brzęczące wyjąć coś. I zrzucić na pokład, załóżmy. Żeby nie dotykało moich rąk. Rzuciłeś na pokład, tak? Tak. Kiedy rozbiłeś o pokład, twoim oczom ujrzał... Klucz. Klucz. Z pojemniczka, między resztkami haka leży klucz. Kapitan bluzga na twoją matkę, prababkę, praprababkę i ogólnie wszystkich do stu pokoleń wstecz. Pokazuję mu środkowy palec. Co według ciebie oznacza ten gest? Możesz powtórzyć? Co według ciebie oznacza ten gest? Hendor się. Czy może by się handlował? Dość poddenerwowany kapitan zaczyna się turlać w tej wewce. Siadam na niego. I rozumiem, że ja przychodzę w momencie, kiedy on na nim siedzi, tak? Tak. Przychodzisz w momencie, kiedy on na nim siedzi. Przeczytam go, żeby ruszył swoją brudną Kiedy kapitan cię zobaczył, zaczął krzyczeć: weź go ode mnie! Co wy za pedałów macie z drużynie? Gwałcić mu się zechciało! Kurwa, co to elf? Po prostu może wyglądać jak kobieta. Łapię go za frak i zaczynam ciągnąć do masztu, mówiąc, że za chwilę sobie porozmawiamy. Ale mnie też wywalił okay. Przy okazji. Stałem. Berthold runął w długą, kiedy podniosłeś kapitana i ciągniesz go w stronę masztu. To ja wstaję przy okazji i biorę klucz i krzyczę do niego: weź uważaj następnym razem. Na śmieci. Nie, ale biorę klucz, idę na ten dolny pokład i chcę otworzyć tą babkę. Okej, czyli mamy pierwszego trupa. Poszedłeś pod pokład i uwolniłeś się na luzie. Odchodzę od niej. No ona siedzi w kącie cały czas i stara się jakby schować za tym płaszczem. Kobieto, odezwij się ode mnie. Mówię do niej. Wybuchło po czym. Nie jesteś w stanie do niej dotrzeć w tym momencie. Ja bym miał skupo, zrobi nam abordaż tak jak my na ten statek. Ale to tak, BTW. Ale ona już jest na tym statku. Nie da się zrobić abordaż na własny statek. Dobra, to zrobi nam coś złego. Mogę się jakby przyjrzeć dokładniej, coś zobaczyć może na jej ciele? No na pewno dostrzegasz kislewskie rysy. I nie jest to kobietka, której szukacie. A mamy może przy ten jej portret, tej poszukiwanej? A co ja przed chwilą powiedziałem? Wiem, ale może jak okażę jej, to może ona coś tam skojarzy ją sobie. Nie wiem, a brałeś? Nie wiem. To wychodzę na górę. Ja mam wiedzieć? Nie wiem. Pamiętam to poligona, bo ja miałem, nie pamiętam kto. Wychodzę na górę i pytam się wszystkich, czy mają list gończy, który Harold zawieszał gdzieś tam. Nie. Jak Harold wiesza, to się tego nie rusza. Bo później ty będziesz wisieć. To by znaczyło, że jej pomagasz. Ty pytanie mam. Metale.
No. Czy ja widzę tego typa, któremu ten wystrzeliłem bełt? No on jest w tym momencie przywiązany. Znaczy pytanie, ten który zginął, czy ten który ma strzał w nodze? Ten który ma mój bełt w piersi. Leży. Leży. A bełt się zepsuł jakoś? Bełt wystaje pięknie. No wyrwę go sobie. I jak nie jest stępiony, dobra, to... 50 na 50. Dobra. 50 mniej wyciągnąłeś. Ty czy ja? Ty. Brawo, no, wyciągnąłeś się nienaruszony. Dobra. Kiedy odchodzisz od ciała, dostrzegłeś buteleczkę przy jego pasie. Co to jest? Wygląda ci na truciznę stosowaną przez piratów. Prawdopodobnie maczali w niej bełty lub strzały. Mhm. Paraliżują na przeciwnika. Wiesz to, bo na pokładzie mieliście tego pełno. A sam pas jest skórzany i ma bardzo ładną klamrę. Ej, podczas przeszukiwania nie mówiłeś tego. Bo nie zauważyłeś. Wezmę tą. No on akurat przy tym się krzątał po liwu. Coś ci też znajdziemy, nie płacz. Wezmę ten pas i tą truciznę. Okej, dopisz sobie. Dobrze. A ja bym chciał znaleźć moje trzy strzały. Wiem, że jedna jest wbita w burtę. Jedna... Nie, dwie strzały. Druga z mózgiem gdzieś. No, to właśnie ta wbita w burtę, a druga jest w nodze. Okej, jedna wbita w... Zaznaczę ci, gdzie jest wbita ta jedna z mózgiem. Dobra, nie zaznaczę, tylko powiedz, czy jest cała. Tak, jest cała. Okej, to biorę ją z powrotem do kołczanu. Jedna wciąż tkwi w kolanie, a trzecia gdzieś nie wiesz, gdzie jest. Mhm. Ty chcesz wyjmować strzałę z mózgu? Nie. Przeciwia przez głowę z kawałkiem mózgu. Mózg odczepuje sobie, ktoś może zje później czy coś. Ale przysłyszałem, lubię takie dziwne rzeczy poza korzonkami. Trollo. No dobra, bo ja bym chciał porozmawiać z tym kapitanem. No spoko. Te trupy, które leżą, to ja też bym jakoś przywiązał, żeby nie uciekły. Trupy... Żeby gdzieś się nie stoczyły. No spoko. Wiesz o co chodzi, półtora korony za głowę. Czyli mam 9 strzał w rachunku, tak wychodzi, tak? Bo tamta też była nienaruszona. Tak. Tak, znaczy, jedna gdzieś przyszypowała dalej, jedna w kolanie tak. tkwi, a druga... To tą w kolana wyciągam. Ale ten typ żyje. No to co? Spoko. 50 mniej udało ci się. Krwawisz go i będzie po ciele. Nie, twoja strzała nie jest warta półtora złotej korony. Etam i tak za półtora złotej korony będę miał duży. Albo dobra, wiem co zrobię. Opatrzę mu to jakoś. Mogę czy muszę mieć medycynę? No, nie mam. Co ty na to, żeby zostawić to w spokoju? No. Dobry pomysł. Ale odkupujesz mi jedną strzałę. Wiecie co, tak. Bo tutaj... Nam wy się kłócicie o strzały. Wy się kłócicie o strzały, kiedy do dyspozycji właśnie zdobyliście statek i cały magazyn, pełen różnych rzeczy, tak? No właśnie. Jak mogę coś jeszcze zrobić? No możesz. No to idę do tego typa, z którym przypłynęliśmy i mówię, żeby powoli kierował nas na port. W Nuln. Już to chyba robi. No, płyniecie cały czas. Mhm. Aha, to dobrze. Nie podchodzę. Jest metal. Gdzieś, tak. Była blokada, czy nie? Blokada na tym? On zdjął ją i rzucił gdzieś obok. Ale nie. Czy port był zablokowany? No to oni blokowali port, no to oni napadali. Aha. Okay. Ja ściągam te wszystkie bandery pirackie. Bandery. Właśnie. Tak. Każdy z nich ma na szyi. Bandery, dobra. To jest na dziobie tylko. Okej. Okay. A nie ma jakiegoś, wiesz, czaszki z piszczelami na górze, czy coś przy dziobie? Jezu, Boże, nie na dziobie, na bocianim gnieździe. No tak, na bocianim gnieździe. No. Szukam jakiejś, nie wiem, białego materiału. Może trochę urwanego. Białego materiału? No, Boże, koszulę pirata. Z tego, co sobie przypominasz, to białe rzeczy, jakie to widziałeś, byłeś w kabinie kapitana? Nie. Ja byłem. No to jedyna biała rzecz, jaką ostatnio widziałeś, to były gacie łowcy nagród. Znajdźcie jakąś białą rzecz i
powieście, żeby do nas czasem nie zaczęli strzelać. No ja jestem na pokładzie przy maszcie, więc pewnie słyszę, nie? Tak. Więc tak, Yuan kojarzy, że prześcieradło było białe. Wskazuję na pokoje kapitana i mówię, niech ktoś się tam ruszy, ja mam do porozmawiania z kapitanem. Poczekaj, poczekaj, bo widzisz, ja go znam, też mam trochę z nim do pogadania. No macham na ciebie ręką, jest jeszcze dwóch, któryś może powiedz po prześcieradło. Dobra, skoczę się szybko po tą prześcieradło i stoczymy to miłą rozmowę. Daj mi, ja zawieszę. A zapomniałbym, każdy z nich ma piracką bandanę na szyi. No najważniejsze, zapomniałem. Zabieramy wszystkie. Nie, okay, niech wiszą. Niech wiszą. Bo jeden jest za burtą. Na serio chcesz to brać? Mogą cię jeszcze wziąć za pirata. Dokładnie. Nie, ale może to po prostu związać w jakiś taki, nie łańcuszek. Wiem, nie łańcuszek. W jakiś pęknie i pokazać jako dowody. No macie ich pięć, bo dwójka na ciebie była martwa, a ostatni został wyrzucony za burtę. A ten, co został wyrzucony za burtę, tam chyba w las powrotem, czy w końcu go ta macka porwała? Słuch po nim ten. Jak zniknął? Zniknął po prostu. Aha, czyli tego, co macka wciągła, to chciała wciągnąć, to ten nasz, tak? Tak. Aha, okej. Okay. Nie, myślałem, że to ten drugi piracie. Spoczka, spoczka. Okej, okay. Jesteście dość niedaleko portu. W tle widzicie, no, światła. I trzy dość spore łodzie zbliżające się w waszym kierunku. Powiewa na nich flaga Imperium. Życzymy, żeby nas nie atakowali. Tak? No dobra, stary, ale bo w tym tempie to my w życiu nie porozmawiamy z tym kapitanem, bo mi nie dajesz chwili. Zaraz dopłyną i go zgarną. Okej, okay. Nie siedzisz przy tym kapitanie. Pokazuję mu ten papier, który znalazłem u niego w kajucie. I kierując słowa do niego pytam, słuchaj, gramy tu o twoje życie, więc gra będzie krótka. Co to za papier? Mów, albo oddajemy cię kupcom. Inaczej, jeżeli powiesz nam, co to za papier, no cóż, zastanowimy się, co z tobą zrobić.